1 października obchodzimy wspomnienie świętego Remigiusza, biskupa. Remigiusz urodził się około roku 436 w okolicach Lyonu we Francji w rodzinie galloromańskiej. Jego matką była święta Cylinia, pochodził ze znakomitego rodu. Ukończył studia, które były wtedy jeszcze na wysokim poziomie. Mimo braku wieku kanonicznego, miał bowiem dopiero 22 lata, został wybrany i konsekrowany na metropolitę Reim. Nazwa miasta wywodzi się od Remów, plemienia germańskiego. Miasto to zajmowało wtedy jedno z czołowych miejsc wśród miast Galii. Było także stolicą królów frankońskich. Kiedy na tron Franków wstąpił Klodwik I, Remigiusz złożył mu gratulacje i hołd, czym tak pozyskał sobie pogańskiego władcę, że ten przyjął niebawem chrzest z jego rąk. Ta doniosła uroczystość odbyła się w samo Boże Narodzenie. Data roczna nie jest pewna. Zwykło się podawać lata 496 lub 498, a czasami nawet 506. Dlatego święty Grzegorz Wielki nazywa Klodwika nowym Konstantynem Francji. Jest to o tyle prawda, że król ten z gorliwością neofity wprowadził chrześcijaństwo do swego kraju i narodu. Zostały wówczas założone 4 stolice biskupie w Ara, Lyonie, w Teruan i w Tournai-Cambrai. W roku 514 odbył się synod, na którym uchwalono status kościoła we Francji. Francja słusznie została więc nazwana pierwszą córą kościoła rzymskiego, gdyż wśród narodów i państw germańskich jako pierwsza przyjęła Ewangelię. Kiedy była kolonią rzymską, miała już wyznawców Chrystusa, a nawet męczenników. Jednak jako naród przyjęła katolicyzm dopiero za panowania króla Klodwika. Wielki w tym wkład oraz zasługę miał właśnie święty Remigiusz, który nie szczędził swoich sił, by nie tylko Kościół Chrystusowy do Francji wprowadzić, ale i go zorganizować. Remigiusz pożegnał ziemię dla nieba około roku 530, kiedy miał ponad 90 lat życia i ponad 70 lat pasterzowania. Dokładny dzień jego zgonu nie jest znany. Nowe Martyrologium proponuje datę 1 października, która ma za sobą tradycję sięgającą VI wieku. Ciało świętego Remigiusza złożono w katedrze w Reim i tam spoczywa ono do dnia dzisiejszego. Ku czci świętego Remigiusza wystawiono we Francji wiele kościołów. Miesiąc październik nazwano na zachodzie miesiącem świętego Remigiusza. O świętym Remigiuszu pisali m.in. święty Grzegorz Stur, biskup Fortunant i Inkmar, arcybiskup z Reim. Niestety są to żywoty średniowieczne, w których więcej jest legend niż danych biograficznych. Pozostały za to do naszych czasów 4 listy świętego, z których 2 są skierowane do króla Franków, Klodwika. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Remigiusza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,